Dzisiaj gościmy na mojej wystawie, która odbywa się w Janowie Podlaskim, w GOK-u, na którą serdecznie zapraszam wszystkich, którzy nie mogli być dzisiaj. Na co dzień pani Agnieszka mieszka również na wsi, tak? Tak, również na wsi i cóż, moje obrazy odzwierciedlają właśnie to miejsce. No właśnie, pejzaże, dużo drzew, dużo fantastycznych kolorów, dużo wody na tych też obrazach, pola, łąki. Czy to jest to, co panią Agnieszkę kręci, tak, młodzieżowo? Tak, kręci i myślę, że to jest właśnie mój przekaz. Przekaz taki, na który na pewno codziennie zapominamy o tym, że jest coś właśnie takiego jak natura, cisza, spokój, czego nam właśnie brakuje, bo wiecznie pędzimy, wiecznie gdzieś uciekamy, cały czas pracujemy, za dużo pracujemy, ja na przykład za dużo pracuję i dlatego właśnie... To jak pani angażuje czas na malowanie? No właśnie, to jest duży problem, bo czasu mam już coraz mniej, tak? Bo tej pracy jest naprawdę mnóstwo i chyba powinnam coś z tym zrobić, tak? W ulotce wernisażowej czytam również, że pani malarstwo, tematyka obrazów to również walka ze światem z plastiku. Tak. Z takim sztucznym światem. Tak, dokładnie. Ja się temu przeciwstawiam, nie lubię tego w żadnej dziedzinie życia. Dosłownie żadnej, tak? Jeśli chodzi o zamieszkanie, jeśli chodzi o sposób żywienia na przykład również, tak? To też jest ważne, żebyśmy wracali do korzeni i dbali o siebie. No i dbali też o swoje ciało, swój umysł, o wszystko. Bo czasu jest coraz mniej dla nas wszystkich i powinniśmy dbać zwłaszcza o siebie. Ta pasieka to tak prywatnie, poza godzinami? Pasieka... Cóż, no pasieka jest, okazała się moją następną pasją, uwielbiam ją i staram się łączyć, tak? Bo nie tylko miód, ale też świece z wosku, czy mydełka naturalne, które odżywiają naszą skórę. Jestem kobietą, więc no też dążę ku pięknu, tak? Tak mi się wydaje. I staram tak. się zadbać sama. Tak, i staram się to dać też swoim klientom, odbiorcom również. Współpraca z GOK Janów Podlaski i panią dyrektor Renatą Kaczmarek. Jest niedługa. Poznałyśmy się na wystawie w Białej Podlaskiej naszej, bo należy też do Białskiego Środowiska Plastycznego. Pani Renatka zaprosiła do udziału właśnie i do wernisaży w Janowie. No cóż, ten temat mi się bardzo spodobał, dlatego odpowiedziałam, tak? I jestem tutaj i cieszę się z tego, bo jest to wspaniałe miejsce i wspaniała pani dyrektor. Na chwilę jeszcze wrócę do obrazu, dlatego że widzę, co na nich jest. No i mam podstawowe pytanie, czy one były malowane tak, jak je widzę, czyli też pani Agnieszka maluje w plenerze, czy jednak zapamiętuje, czy robi jakieś foto na przykład, albo nawet wyobraża sobie tę scenę i maluje to, co widzi, to, co widzi na tych obrazach, jednak w domu, w jakimś pomieszczeniu. Jest różnie. Zaczyna się przeważnie w plenerze, tak? W plenerze są obrazy, które kończy się ileś lat, tak? Są obrazy, które gdzieś leżały na strychu, a kończyłam po 5 latach, bo na przykład przyszedł ten moment, jakiś bodziec, coś mnie do tego, jakieś nawet przeżycie do tego właśnie zmotywowało, że pół godziny mi wystarczyło, żeby dokończyć ten obraz, tak? Także obrazu nigdy się nie maluje w 5 minut, w 10 minut, prawda? Czy to powstaje naprawdę latami. Każdy obraz ma swoją historię. Każdy obraz ma coś dodanego, coś ode mnie. Także to nie jest takie proste. Też i kolory są często wymyślane przeze mnie, tak? Bo chociaż realistyczne, ale jednak no nie do końca są takie, tak? Bo artysta widzi więcej, tak? Artysta więcej widzi, więc widzi całą paletę barw. Na koniec taka myśl, którą być może pani Agnieszka rozwinie. Wszystko przemija, my przewiniemy, pani Agnieszka, ja. Tak. Natomiast pani obrazy zostaną. I teraz tak, jeśli ktoś będzie te obrazy oglądał za 200, 300, 500 lat, to jest piękne Podlasie. To ścieżki, które pani narysowała, tytuł wystawy to ścieżki Podlasia. Tak. Fajnie było mieszkać, jest mieszkać w tej krainie. Tak, fajnie, na pewno jest to wielki zaszczyt.
I myślę, że właśnie to są takie obrazy, które pozostawię potomnym, żeby mogli oglądać właśnie to, co było wtedy, kiedy ja byłam, kiedy żyłam i chciałabym, żeby one dotrwały, ale tego nie wiem, czy one dotrwają. Przetrwają. Pani Agnieszko, gratulujemy wystawy. Spotykamy się na kolejnym. Dziękuję bardzo.